Cześć moi drodzy, dzisiaj piątek, został jeden dzień do Sylwestra. Ja oczywiście jestem chora, no bo jakby to mogło być inaczej. Ale wiecie, no jakoś sobie trzeba w życiu radzić. Na Sylwestra i tak pojedziemy, więc nie ma nawet innej opcji. Wyglądam zupełnie niewyjściowo i brzmię jeszcze gorzej, ale jakby nie będę się tym przejmować. Dobra zabawa, wiecie, zawsze jest dobra, nawet jak człowiek jest chory. Ja aktualnie nagrywałam dla was odcinek i już go kończyłam, rozumiecie? Już go kończyłam i rozładowały mi się baterie w aparacie. Mam nadzieję, że to, co tak ładnie mówiłam, gdzieś się jednak zapisze, bo... O, Helena rozrabia. Bo jednak się namęczyłam i to za pierwszym razem, bez żadnych cięć ani innych takich rzeczy. No ale trudno. Naładuję zaraz baterię, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A ja w tym czasie wracam do pracy, bo mimo tego, że jestem chora, to pracuję. Proszę bardzo, pokażę wam, jak to się robi. Teraz nagrywałam, było super, a teraz wracamy do pracy. Proszę ja was, o! Już jesteśmy po ciemnej stronie mocy, bo w kuchni akurat nie mam na ten moment żadnego światła. Tam stoi laptop, więc najwyższa pora zaczynać pracę. Dochodzi godzina 8, więc czas na nas. Niby jasno na dworze, ale trzeba sobie jeszcze światło jakieś włączyć, bo ciemno jest strasznie. Ja chciałam wam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo zwykle jak jesteśmy chorzy i dużo smarkamy, to mamy później taką suchą skórę, tutaj strasznie podrażnioną w okolicach nosa. I zwykle jakiekolwiek kremy nawilżające, które bym stosowała, strasznie mnie szczypią i tak niechętnie po prostu się za nie biorę. Ale znalazłam na to jeden fajny sposób. Oczywiście też jest to krem, ale po którym bym się w sumie tego nie spodziewała, a powinnam. Stwierdziłam, że zastosuję ten od Yasumi, bo on jest niby złuszcza, wygładza, ale również łagodzi podrażnienia. I ja myślałam, że on łagodzi podrażnienia związane z jakimiś takimi problemami skórnymi, ale niekoniecznie, wiecie, od smarkania, nie wpadłabym na to. I słuchajcie, to jest chyba najlepsza recepta na podrażnienie pod nosem. Naprawdę, ja od tych kilku dni, od kiedy choruję i kiedy mam te bolące okolice nosa, stosuję tylko to i ani nie szczypię, a łagodzi szybko i jak cudownie po prostu nawilża. Nie zdajecie sobie sprawy. Ja wiem, że to jest drogi produkt, żeby go sobie kupić, ale jeżeli bylibyście w stanie sobie załatwić jakąś miniaturkę albo jakąś próbkę ze sklepu czy cokolwiek, to naprawdę jest warto. Właśnie oficjalnie skończyłam pracować. Teraz jeszcze tylko z Arturem się dopakowujemy i jedziemy do Łodzi. Ale mój mąż przywiózł mi jeszcze z paczkomatu jedną z paczek. Taką paczkę, o. Ale odpakuję ją dla was chyba dopiero po powrocie. Teraz i tak nie miałabym wam jak jej pokazać, bo się zaraz zbieramy, a nie biorę aparatu. I taką, bo nie zdążyły mi się baterie do końca naładować. No, tak więc tyle. Kończymy się pakować i jedziemy.
Witam Was serdecznie w nowym roku. My jesteśmy już w Dąbrowie. Zdążyliśmy się przed chwilą rozpakować. Ja co prawda jeszcze nie brzmię najlepiej. W dodatku nabawiłam się jakichś zapaleń spojówek, ale trudno. Mam strasznie przekrwione prawe oko, ale nie boli, więc nie jest tak najgorzej. Jutro niestety normalnie do pracy, bo w domu już nie chce mi się siedzieć. Wolę pracować w biurze, przy swoim biurku, a nie na stole w kuchni. Co więcej, chciałam Was zaprosić tym nowym rokiem na całą serię nowych filmików, które są już w przygotowaniu, które są też po części właśnie tutaj pod tą rudą kopułą. Dziękuję Wam za oglądanie tego staro-noworocznego filmiku, raczej vloga. Zapraszam Was na wszystkie najbliższe filmiki i oczywiście do komentowania, lajkowania i bycia ze mną na bieżąco. Do zobaczenia już niebawem.